Jednym z miejsc, w których teoria gier ma sporo zastosowań, jest biznes. Tutaj jest teoria gier jest ważna, ponieważ no istotne jest to, jaką należy przyjąć strategię inwestycyjną, jaką strategię przyjmą przeciwnicy oraz też kwestie losowe mają bardzo duży wpływ. Nie będę tutaj rozważał tego w pełnej ogólności, bo ani nie mam do tego wiedzy, a poza tym to by było zdecydowanie zbyt rozbudowane i to jest wielkie badanie poszczególnych przypadków. Natomiast tu sobie taki rozpatrzymy przykład, który nam pozwoli zobaczyć, jak teoria gier może wpływać na podejmowanie decyzji. Rozpatrzymy sobie taką prostą sytuację, gdzie na rynku mamy dwie firmy, małą i dużą. Dużą firmę nazwiemy D, małą nazwiemy M. To może one chcą wypuścić jakiś produkt, to może być tak naprawdę cokolwiek. No tutaj w książce mówią o jakimś produkcie, jakimś systemie audio. Wszystko jedno. No i tutaj rozważamy, że każda z firm ma dwie możliwe strategie. Może albo wypuścić produkt najwyższej jakości, albo wypuścić produkt tańszy. I tutaj obydwie firmy to mogą zrobić. No, każda z nich ma różne możliwości. Duża firma ma dużo większe możliwości w kwestii wprowadzania produktu tańszego. Mniejsza firma jest bardziej elastyczna i jest znana z tego, że tworzy produkty najwyższej jakości, więc dla niej produkty najwyższej jakości są bardziej preferowane. Niemniej też jest kwestia wielkości rynku. Nie wiemy, co los nam przydzieli. Los może nam przydzielić dwie możliwości. Albo będzie duży rynek, albo będzie mały rynek. Tu już nazwałem to tak więc wielki rynek i mały rynek. No dobra. Wielki rynek zakładamy, że będzie wart 40 milionów dolarów. Mały rynek będzie wart 24 miliony dolarów. W zależności od tego, no różne też sytuacje są bardziej pożądane. Jeśli będzie wielki rynek, to należy spodziewać się, że tańsze systemy będą się dobrze sprzedawać. Jeśli będzie mały rynek, no to będzie trzeba bardziej walczyć o klientów i w takim razie systemy najwyższej jakości mogą być bardziej pożądane w tej sytuacji. No i tutaj zakładamy, że analitycy dużej firmy zrobili analizę na podstawie powszechnie dostępnych informacji. No i po pierwsze, ocenili, że prawdopodobieństwo małego rynku i wielkiego rynku jest takie samo, wynosi 1/2. I teraz tak, jeśli będzie mały rynek i firma duża wypuści system tańszy, firma mała też wypuści system tańszy, to wówczas udziały w rynku będą takie, że 16 milionów pójdzie do dużej firmy, 8 milionów pójdzie do małej firmy. Jeśli duża wypuści tańszy system, a mała wypuści system najwyższej jakości, to wtedy duża zarobi 8 milionów, natomiast mała zarobi 16. I tak dalej. Pierwsza liczba to jest wypłata dla dużej firmy, druga to jest wypłata dla małej firmy. Zakładamy, że to były właśnie, że to była analiza tylko na podstawie powszechnie dostępnych informacji, więc wbrew pozorom mała firma też mogła zrobić taką analizę i też ma dostęp do tych informacji, też spodziewa się, że dokładnie tak będzie wyglądać drzewko gry. Co zatem powinniśmy tutaj zrobić? Otóż to zależy od tego, jaką dokładnie mamy sytuację. Więc w pierwszym podejściu załóżmy, że obydwie firmy podejmują decyzję jednocześnie, albo w taki sposób, że jakby przed podjęciem decyzji nie znają decyzji podjętej przez drugą firmę. I załóżmy też, że żadna z tych firm nie zrobiła jakichś bardziej dogłębnych badań, które by pozwoliły ustalić, czy mówimy o małym, czy mamy, będziemy mieć mały rynek, czy wielki rynek. Czyli tak naprawdę nie znamy, nie wiemy, co los zdecyduje, nie wiemy, co przeciwnik zdecyduje. W takiej sytuacji możemy to drzewko przekształcić na prostą grę macierzową, w której każda z firm ma dwie strategie. Tu powiedzmy jest duża firma, tu jest mała firma. No i mogą po prostu produkować system tańszy, mogą produkować system najwyższej jakości. Nikt nie wie, co zrobi przeciwnik, zanim sam podejmie decyzję. Więc no, policzmy właśnie, jakie tutaj są tak naprawdę wartości oczekiwane wypłat. Więc jeśli obydwie firmy zdecydują się produkować system tańszy, no to wypłata dla dużej firmy, no to będzie 1/2, czyli prawdopodobieństwo małego rynku,
razy 16 milionów plus 1 druga razy, czyli prawdopodobieństwo dużego rynku, razy 30 milionów. To tak naprawdę dostaniemy 8 plus 15, to jest 23. 23 dla dużej firmy. Dla małej firmy możemy tak naprawdę wtedy też wyliczyć bezpośrednio z tej liczby wartość oczekiwaną, no bo ogólnie wartość oczekiwana wielkości rynku to jest 1 druga razy 24 plus 1 druga razy 40, co da nam 12 plus 20, czyli 32 miliony. Czyli jeśli pierwsza firma ma wypłatę 23 miliony, to druga będzie mieć 9 milionów. No i możemy to sobie też wyliczyć bezpośrednio. 1 druga razy 8 plus 1 druga razy 10 to będzie 9 dla małej firmy. Więc tak będzie, jeśli będą obydwie produkowały system tańszy. Jeśli duża firma weźmie system tańszy, a mniejsza weźmie najwyższej jakości, no to będziemy mieć dla dużej firmy 1 druga razy 8 plus 1 druga razy 28. No i to będzie 4 plus 14, czyli 18. Czyli tu będziemy mieć 18, no a reszta z tych 32 milionów, czyli 14 dla firmy małej. Jeśli będziemy na odwrót, że duża najwyższej jakości, a mała tańszy, no to idziemy tutaj, do tej odnogi, do 24 lub 16,24. Widzimy, no to jest jakby nasz jeden tutaj węzeł informacyjny, bo nie wiemy, co powie los. Więc będziemy mieć wtedy wypłatę dla dużej firmy 1 druga razy 20 plus 1 druga razy 16, czyli to będzie 18. No i właśnie, dla dużej firmy to będzie 18, dla małej to będzie 14 znowu. No a jeśli obydwie pójdą w system najwyższej jakości, to wypłata dla dużej firmy będzie 1 druga razy 16 plus 1 druga razy 24, to znaczy, że będzie 20 milionów, a wtedy dla małej firmy będzie 12 milionów. Ponieważ to jest tak naprawdę gra o stałej sumie, to możemy ją sobie w sumie przekształcić na grę o sumie zerowej. Mianowicie zmniejszyć te wszystkie liczby o połowę udziału w rynku. Czyli zakładamy, że jakby wypłata w wysokości 16 milionów to jest 0, no i od wszystkiego odejmujemy 20 milionów, więc możemy to sobie wtedy prościej zapisać, że nasza macierz wypłat będzie wyglądała w taki sposób, że tutaj będziemy mieć 7, bo wtedy mała firma będzie mieć minus 7, albo 2, 2, albo 4. No i możemy na przykład właśnie sprawdzić, czy mamy jakieś punkty siodłowe w pierwszej kolejności. No to tutaj minima to będą 2, 2, więc maksimum to będzie 2. Natomiast tutaj, jak chcemy minimax wyznaczyć, no to najpierw maksy to jest 7, 4. No i minimum z tego to jest 4, więc widzimy, że tutaj nie ma punktu siodłowego. No to w takim razie możemy sobie zrobić metodę proporcji. Czyli metoda proporcji to przypomnijmy sobie, najpierw liczyliśmy różnicę w wierszach, czyli tu było 5, tu było 2. No i przestawiamy sobie i dostajemy 2 siódme, 5 siódmych. Czyli duża firma powinna grać strategią 2 siódme tańszy sprzęt i 5 siódmych sprzęt najwyższej jakości. Mała firma, różnicę no tutaj ma 5 i też 2, więc na podobnej zasadzie tutaj 2 siódme sprzęt tańszy i 5 siódmych sprzęt najwyższej jakości. Powinny zastosować takie strategie mieszane, obydwie, że grać 2 siódme sprzęt tańszy, 5 siódmych sprzęt najwyższej jakości. Wtedy możemy wyliczyć wartość gry w przypadku, gdy mała firma gra tańszą będzie wybierać strategię sprzętu tańszego, no to wypłata przy tej strategii dla dużej firmy to będzie 7 razy 2 siódme plus 2 razy 5 siódmych to będzie 2 plus 10 siódmych, czyli 1 i 3 siódme, czyli 3 i 3 siódme. Czyli tak naprawdę plus 16 to wypłata dla dużej firmy, tutaj będzie 19 3 siódme. Natomiast w przypadku małej firmy to wypłata, no dla upewnienia też możemy policzyć, jeśli na przykład duża firma będzie grać strategią najwyższej jakości, no to wypłata będzie 2 razy 2 siódme plus 4 razy 5 siódmych i to jest wtedy 4 siódme plus 20 siódmych.
24,7, czyli 3,3, więc widzimy. No oczywiście powinniśmy jeszcze, żeby się upewnić, to sprawdzić też, co jeśli duża firma będzie grać strategią T i co jeśli mała firma będzie grać strategią NJ. Ale no właśnie, w każdym wypadku wyjdzie nam 3,3, czyli tak naprawdę wypłata to będzie właśnie 19,3 dla dużej firmy, a dla małej firmy to będzie 16 milionów minus 3,3, to będzie 12,4. Tak się podzielą rynkiem, takie jest optymalne tutaj rozwiązanie w przypadku, gdy nie wiedzą czego, co da los, ani nie wiedzą co zrobi przeciwnik. No dobra, jednak teraz możemy mieć inną sytuację. Możemy mieć sytuację taką, że duża firma, no jako duża firma musi podjąć decyzję wcześniej, ponieważ potrzebuje więcej czasu, żeby dostosować produkcję, dostosować cały plan działania i tak dalej. Mniejsza firma jest bardziej elastyczna, może poczekać, zobaczyć co zdecyduje duża firma i wtedy sama podjąć strategię. No i to nam zmienia już macierz wypłat, bo duża firma ma tak naprawdę dalej dwie strategie. Może zagrać albo tańsze, albo najwyższej jakości. Natomiast mała firma może grać tańsze bez względu na wszystko, w sensie bez względu na to, co podejmie, jaką decyzję podejmie duża firma, to produkować tańszy sprzęt, albo może działać tak jak duża firma, czyli jeśli duża firma zagra swoją strategią T, to mała firma też gra strategią T, natomiast jeśli duża firma zagra strategią NJ, to zagrać też strategią NJ. Albo może grać przeciwnie do dużej firmy, czyli jeśli duża firma podejmie się produkowania tańszego sprzętu, to mała firma wtedy idzie w sprzęt najwyższej jakości. I przeciwnie, jeśli duża podejmie znacznie produkować sprzęt najwyższej jakości, to wtedy mała produkuje sprzęt tańszy. Albo może bez względu na wszystko produkować sprzęt najwyższej jakości. No właśnie, jakie tutaj wtedy będą wypłaty? Więc w pierwszym przypadku, jeśli duża firma gra strategią T, natomiast mała firma gra strategią TT, no to widzimy, że będziemy albo tutaj, w tej wypłacie, albo w tej wypłacie. Czyli w sumie tak samo jak poprzednio. Więc wartość oczekiwana tutaj też wyjdzie 23 miliony. 23 dla dużej, 9 dla małej. Jeśli zagra strategią najwyższej jakości duża firma, a mała firma gra bez względu na wszystko strategię tańsze, no to będziemy albo w tym miejscu, albo w tym miejscu i wtedy wartość oczekiwana będzie 18-14 dla obu firm. Jeśli natomiast duża firma gra strategię tańsze, a mała firma dubluje jej strategię, no to dostajemy wypłatę taką lub taką, czyli tutaj znowu będzie wypłata 23 miliony dla dużej firmy i 9 dla małej. Natomiast w przypadku, gdy duża firma zagra strategię najwyższa jakość, a mała firma ją dubluje, no to będziemy mieć te wypłaty 16,8 lub 24,16 i wtedy tutaj wypłata jest 20 do 12. No i właśnie, mamy takie coś. Jeśli mała firma gra przeciwną strategią do dużej firmy, no to w przypadku, gdy duża firma zagra T, to wtedy mała firma na pewno zagra NJ i będziemy mieć te dwie możliwości, czyli 8,16 i 28,12. Wtedy wartość oczekiwana wypłaty będzie 18,14. Czyli tu mamy 18,14. Natomiast w przypadku, gdy duża firma wybierze najwyższej jakości sprzęt, no to wtedy będziemy mieć albo tę wypłatę 24, albo wypłatę 16,24. Więc wtedy wartość oczekiwana wypłaty, no to znowu tu jest 18,14. Dalej, jeśli mała firma bez względu na wszystko wybiera sprzęt najwyższej jakości, to wypłaty będziemy mieli albo tę, w przypadku gdy duża firma wybierze tańszy sprzęt. No i właśnie, wtedy wartość oczekiwana wypłaty, no to będzie znowu 18,14. Albo w przypadku, gdy duża firma też wybierze sprzęt najwyższej jakości, będzie 16,8 lub 24,16, czyli wartość oczekiwana to będzie
20-12. No dobra. Czyli to będzie wtedy tak wyglądać. Czyli możemy to jeszcze przekształcić w grę tutaj, w grę o sumie zerowej, czyli po prostu odjąć 16 od wszystkiego, no i dostaniemy wtedy w tej macie, że będziemy mogli sobie zamienić te liczby te, żeby tylko jedną trzeba było wpisać. Czyli będziemy mieć po prostu tutaj 5, tutaj 2, tutaj 7, tutaj 4, tutaj 2, 2, tutaj będziemy mieć 2 i tutaj 4. No i teraz popatrzmy, czy są, mamy może tutaj jakieś strategie zdominowane? No więc z punktu widzenia dużej firmy nie, natomiast z punktu widzenia małej firmy, no zobaczmy, dla niej najlepsza sytuacja jest ta. Ona chce jak najmniej, więc tutaj 7-4 jest gorsze, 5-2 też tu jest gorsze, tu nie jest lepsze i tak samo tutaj jest gorsze. Więc mała firma zagra strategię grania przeciwnie do tego, co zrobi duża firma. I wtedy duża firma stwierdza, że w sumie wszystko jedno, bo w obydwu przypadkach ma taką samą wypłatę. To są nasze tutaj punkty siodłowe, no i widzimy, i to koresponduje z tym, że duża firma zarabia 18 milionów, a mała 14 milionów. No i teraz zobaczmy, sama opcja tego, że mała firma mogła poczekać, zobaczyć jaką decyzję podejmie duża firma, przyniosła jej zysk w wysokości 1,3 miliona dolarów. No oczywiście, to jest jakiś tam wymyślony przykład, to nie jest jakiś tam historyczny. Niemniej właśnie w tych proporcjach to jest wzrost no jakieś tam pewnie 20%, coś takiego, czy kilkanaście procent dochodu, więc no spory zysk jak na sam fakt, że po prostu mogli poczekać. No okej, okay, ale może jeszcze rozpatrzmy inną sytuację. Może duża firma stwierdziła, że opłaca się jej zrobić badania rynku, które pozwolą jej przewidzieć, czy rynek będzie duży, czy może będzie mały. I na podstawie tych badań podejmować swoją decyzję. Mała firma natomiast wie, że duża firma takie badania przeprowadzi i będzie podejmować decyzje po dużej firmie. Nie wie, jakie będą jego wyniki, ale wie, że duża firma te badania przeprowadziła. Jak wtedy wygląda sytuacja? No więc wtedy dostajemy jeszcze więcej tak naprawdę strategii, bo duża firma ma wyniki badań i jakby na podstawie tych wyników może podjąć decyzję. Wyniki badań mogą mówić, że rynek będzie mały lub wielki. Natomiast duża firma może zdecydować tak, że bez względu na to, jakie są wyniki, to gra strategią produkowania sprzętu tańszego. Albo może stwierdzić, że jeśli małe wyniki, jeśli będzie mały rynek, to gra sprzęt tańszy, duży rynek gra sprzęt najwyższej jakości. Albo na odwrót, jeśli mały rynek, to sprzęt najwyższej jakości, a jeśli wielki rynek, to sprzęt tańszy. Albo bez względu na wszystko gra strategią najwyższej jakości. Mała firma natomiast dalej ma te same strategie. Może grać albo tańszy, bez względu na to, co zrobi duża firma, albo grać tak, jak zagra firma duża, czyli tańszy i najwyższej jakości, czyli jeśli zagra strategią tańszy, to mała firma też strategią tańszy, jeśli najwyższej jakości, to też najwyższej jakości, albo przeciwnie do niej, czyli jeśli duża firma zagra strategią tańszy, to mała firma zagra strategią najwyższej jakości i na odwrót, albo zawsze robić sprzęt najwyższej jakości. No i co wtedy? Jakie wtedy będziemy mieć wypłaty? Więc jeśli duża firma gra strategią tańszy, to tak naprawdę w zasadzie nie bierze pod uwagę wyników badań, tylko gra po prostu strategią tańszy. I tak naprawdę w tym momencie możemy po prostu przepisać tutaj tę pierwszą linijkę. I tylko zrobić jedną poprawkę, bo nie wiem czemu tu napisałem 21, powinno być 23 do 9, tak jak w tej następnej. No bo 1 druga z 16 plus 1 druga z 30 to będzie 23. I wtedy tutaj też powinno być 7. Nie zmienia to rozwiązania, natomiast no, zmienia trochę liczbę. Więc w takim razie możemy po prostu przepisać tę pierwszą tutaj kolumnę i w ogóle możemy od razu to w tej uproszczonej formie napisać, czyli wpisać 7, 7, 2, 2, czyli już po odjęciu 16 milionów.
Jeśli firma duża będzie grać strategią tańszy, bez względu na wyniki badania, no to wtedy tak wyglądają wypłaty. Dalej, jeśli duża firma będzie grać strategią tańszy, jeśli jest mały rynek i najwyższej jakości, jeśli jest duży rynek, no to dalej prawdopodobieństwo poszczególnych wyników tych badań to jest jedna druga. Tylko że teraz w takim razie firma duża gra z prawdopodobieństwem 1/2 strategię tańszy, jeśli jest mały rynek, i 1/2 najwyższej jakości, jeśli jest wielki rynek. Firma mała na razie zakładamy, że gra zawsze tańszy. Czyli tak naprawdę będziemy mieć albo tę sytuację, że mały rynek i tańszy, obydwie, albo duży rynek i wtedy najwyższej jakości duża firma, a mała firma tańszy. Czyli albo to, albo to. W obydwu tych przypadkach wartość oczekiwana wypłaty dla dużej firmy to jest 16. Więc będziemy mieć tu po prostu 16, a dla drugiej firmy, dla małej firmy to też będzie 16. Czyli tak naprawdę to jest wtedy 0. Jeśli mała firma kopiuje strategię dużej firmy, to wtedy będziemy mieć albo tańszy, albo najwyższej jakości, w zależności od rynku. Więc wtedy wartość oczekiwana dla dużej firmy to jest 20, czyli tak naprawdę 4 po odjęciu tych 16 milionów. Jeśli mała firma gra przeciwnie do dużej firmy, to albo będziemy mieć wybór tańszy najwyższej jakości, albo najwyższej jakości tańszy, czyli 8, 16 i 16, 24. Wtedy wartość oczekiwana dla dużej firmy to tylko 12, czyli w zasadzie traci 4, czyli będziemy mieć wtedy wypłatę minus 4. Jeśli natomiast mała firma zawsze gra najwyższej jakości, no to będziemy mieć albo tańszy najwyższej jakości, albo najwyższej jakości i wtedy duża firma ma 8 plus 24 na 2 to jest 16, czyli wypłata 0. Dalej, jeśli duża firma gra najwyższej jakości na małym rynku i tańszy na dużym rynku, a mała firma gra zawsze tańszy, no to na małym rynku będziemy mieć tutaj sprzęt najwyższej jakości i duża mała firma tańszy, czyli 24, albo na dużym rynku tańszy duża firma i tańszy mała firma, czyli 30-10. No to wartość oczekiwana tutaj dla dużej firmy to jest 25, czyli plus 9, czyli będziemy mieć tu wypłatę 9. Jeśli mała firma kopiuje dużą firmę, no to na małym rynku będziemy mieć sprzęt najwyższej jakości, czyli 16-8, a na dużym rynku będziemy mieć tańszy, czyli 30-10. Wartość oczekiwana wtedy to jest 23, czyli 7, wypłata 7 dla dużej firmy. Ale jeśli mała firma gra na strategię przeciwną, no to na dużym rynku będziemy mieć na małym rynku będziemy mieć najwyższej jakości tańszy, czyli 24, a na dużym rynku będziemy mieć tańszy najwyższej jakości, czyli 28-12. Czyli tutaj wartość oczekiwana to będzie 24 dla dużej firmy, czyli 8. Jeśli mała firma zawsze wybiera sprzęt najwyższej jakości, no to na małym rynku będziemy mieć tańszy i najwyższej jakości, czyli 8-16. Na dużym rynku będziemy mieć najwyższej jakości, czyli 24-16. Wtedy wartość oczekiwana to wychodzi 16 dla obydwu firm. Jeśli natomiast mała firma gra zawsze strategią najwyższej jakości, no to wtedy na małym rynku będziemy mieć najwyższej jakości, czyli 16-8. Na wielkim rynku będziemy mieć tańszy najwyższej jakości, czyli 28-12. Wartość oczekiwana wtedy dla dużej firmy to 22, czyli plus 6, czyli tu wypłata 6. No i ostatecznie zakładamy, że duża firma gra strategią zawsze najwyższej jakości, no to wtedy możemy tutaj tę dolną kolumnę przepisać po prostu, więc to będzie 18-20, 18-20, czyli tak naprawdę 2, 4, 2, 4. No dobra, no i co my tutaj mamy? No popatrzmy, czy może mamy jakieś strategie zdominowane. Duża firma chce mieć zawsze więcej, no to widzimy, że strategia tańszy dominuje nad strategią tańszy najwyższej jakości, więc ją możemy skreślić. Następnie popatrzmy, ale tutaj strategia najwyższej jakości tańszy dominuje nad strategią tańszy.
Każda wartość jest większa lub równa, więc tę też możemy skreślić. Porównajmy te dwie ostatnie i widzimy, że strategia najwyższej jakości tańszy dominuje nad strategią najwyższej jakości. Teraz mała firma, wiedząc to, no wybierze jak najmniej, czyli wybierze tę kolumnę, czyli zawsze będzie wybierać strategię najwyższej jakości, a duża firma, w zależności od tego, czy rynek będzie mały czy wielki, to będzie grać albo strategią najwyższej jakości, albo strategią tańszy. Czyli tutaj wypłata dla dużej firmy to jest 22, natomiast dla małej to jest 10. No i zobaczmy. Zrobienie badań zwiększyło zysk dla dużej firmy o 4 miliony. I tak naprawdę jeszcze nawet poprawiło zysk w porównaniu do sytuacji, gdy podejmowały decyzje jednocześnie, bo tam było wtedy bodajże 19,37, 12,47. No i oczywiście tu jest wiele innych możliwości. Może też mała firma spróbować zrobić badania rynku, zobaczyć jak to zmieni jej sytuację. Wtedy będzie miała więcej strategii. Może też jest tak, że na przykład to mała firma musi prędzej zdecydować się, co zrobić i duża firma obserwuje strategię małej firmy i na tej podstawie podejmuje decyzję. No wiele ciekawych opcji, które można sobie tutaj już samodzielnie przeanalizować. Jeszcze inną ciekawą opcją też do rozpatrzenia byłoby, co gdyby duża firma zrobiła badania rynku, ale udałoby się jej to ukryć przed małą firmą. W efekcie mała firma nie wiedziałaby, że gramy w tę ostatnią grę, którą rozpatrywaliśmy, tylko myślałaby, że gramy tę poprzednią grę, w której duża firma po prostu podejmuje jako decyzję jako pierwsza, a mała firma na to reaguje. Wtedy no, poszczególni gracze mają różne, bardzo różne informacje, no i właśnie, i zostawiam to już do samodzielnego sobie przeanalizowania. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.